Bez kitu, jak kiedyś był na promocji za 8 zł, to kupiłem 5 takich małych kartoników, żeby mieć na zapas. Także stary, ja tego jestem ogromnym fanem. Hej, cześć, z tej strony Radek i nie myśl sobie, że ten tytuł to clickbait, ponieważ naprawdę wydaje mi się, że rzeczy, o których dzisiaj wspomnę, każdy mężczyzna powinien mieć w swoim posiadaniu. Może z wyjątkiem jednej rzeczy, ale o tym powiem później. Z rzeczy, o których dziś opowiem, jestem zadowolony. Jestem zadowolony z tego, jak działają, a także jak się ich użytkuje i jestem pewien, że kupię kolejne opakowania danych produktów. Nie jest to filmik sponsorowany, niestety, Rossmann, jeżeli chcesz ze mną współpracować, zapraszam, ale niestety tym razem opowiem o produktach, które używam od jakiegoś czasu i wiem, że kupię je jeszcze raz. Wiem, że są to dobre produkty, z których jestem zadowolony, dlatego chciałbym Ci je polecić w tym filmiku. Pierwszą rzeczą, o której dzisiaj wspomnę, jest naturalny dezodorant. Używam go już po raz drugi. Mamy tutaj 99,7% składników naturalnych. Mam tutaj opcję Oud i ona jest dosyć średnio wyczuwalna. Jest tutaj też wersja Verbena i tutaj bardziej czuć imbir. To jest akurat mojej dziewczyny, ona tego używa. Ja wolę ten taki neutralny zapach. Bardzo polecam ten dezodorant, ponieważ sytuacja wygląda tak, że przez całe życie, wiesz, używałem takiego zwykłego z Nivea i w pewnym momencie, stary, doszło do mnie, że ten z Nivea po prostu brzydko pachnie. W sensie ten zapach nie jest spoko i tak sobie pomyślałem, ok, jeżeli mam używać dezodorantu, to nie chcę, żeby nieprzyjemnie pachniał. I zacząłem szukać jakiegoś zamiennika i wybrałem właśnie ten produkt. Prawie 100% składników naturalnych, więc wiesz, to jest zawsze na plus. Dodatkowo jest dosyć wydajny, nie pachnie jakoś dziwnie i po prostu jestem zadowolony. Jest to na tyle dobry produkt, że polecam go dalej w Twoje ręce, śmiało możesz go kupić. W ogóle z dezodorantem jest taki mały protip, że jeżeli masz problemy z potliwością i chcesz, żeby dezodorant działał jak najlepiej, to pamiętaj, żeby używać go też na noc. Wydaje mi się, że często o tym zapominamy, a nakładanie go na noc to jest po prostu game changer, jeżeli masz problemy z potliwością. Następna rzecz w naszym zestawieniu jest to Masveri, pomada do włosów. W Rossmannie znajdziesz w dwóch opcjach, albo z takim delikatnym holdem, albo z mocniejszym. I sytuacja ogólnie z pomadami w Rossmannie wygląda tak, że sporo z nich jest takich średnich i szczerze nie polecam ich za bardzo. Jedynym typem pomady, którą polecam z Rossmanna, jest właśnie Masveri, którego też czasem używam. To nie jest jakiś super wysoki poziom pomady i kiedy zależy mi na tym, żeby moja fryzura wyglądała super, bo gdzieś wychodzę, to raczej po Masveri nie sięgam, ale jeżeli przykładowo dopiero zaczynasz swoją przygodę z układaniem włosów, to ten zawodnik jest naprawdę dobrym pomysłem. Trzecia rzecz, którą chciałbym Ci polecić, są to produkty marki Natura Siberica. Oni mają taką serię, która jest stworzona typowo dla mężczyzn. Znajdziesz ich wszystkie produkty w takich fajnych, czarnych opakowaniach i mają bardzo, bardzo dużo kosmetyków dla mężczyzn. Mamy szampony, mamy żele pod prysznic, mamy odżywki do włosów, peelingi do twarzy, do skóry głowy, a także kremy i żele do mycia twarzy. Naprawdę jest ich bardzo dużo. Jeżeli jesteś w Rossmannie i szukasz jakiegoś szamponu, to znajdziesz taki w takiej czarnej tubce. On jest z Natura Siberica. Polecam Beluga, ale inne z linii też są spoko. Ten jest akurat przeciwko wypadaniu włosów, a także przyspiesza poros nowych. Następna rzecz, mój drogi, jest to olejek arganowy. I jeżeli chcesz, żeby twoje włosy ładnie wyglądały, żeby spoko się układały i ogólnie jeżeli są jakkolwiek dłuższe niż jakieś 10 cm, to spoko jest używać olejku, przykładowo arganowego. Ja tutaj mam akurat inny olej arganowy, ale ten z Rossmanna olejek znajdziesz dosłownie za poniżej 5 zł. Polecam go już dziesiątki razy w filmiku. Wielu chłopakom mega pomógł w ich włosach, ponieważ za 5 zł jesteś w stanie sobie kupić o wiele lepszy poziom włosów niż bez niego. Naprawdę warto używać, bo za 5 zł nie zbiedniejesz, a twoje włosy odczują różnicę. Pamiętasz, jak mówiłem na początku filmiku, że każdy mężczyzna powinien mieć wszystkie rzeczy z tej listy oprócz jednej? Tą jedną rzeczą jest kartacz, bo po prostu jeżeli nie masz brody, to po co ci kartacz? Ale jeżeli masz brodę, to ten kartacz z Rossmanna jest całkiem okej. Niezależnie od tego, jak długą masz brodę, fajnie jest używać kartacza. Ja tego używałem przez 1,5 roku, 2 lata, może nawet dłużej i byłem bardzo zadowolony. On ma miękkie włosie, później przesiadłem się na taki Sproraso z twardym włosiem, ale ten na start jest perfekcyjny. Następna rzecz, stary, jeżeli nie wygrałeś na loterii genetycznej, a mało z nas wygrało, to w takim razie potrzebujesz czegoś takiego. To jest trymer do brwi. Sytuacja wygląda tak, że może Ci się wydawać, że Twoje brwi są ładne, ale zawsze jest tam parę włosków do poprawy. Jeżeli chcesz ze swojej twarzy wykrzesać pełen potencjał, to taki trymer do brwi jest naprawdę bardzo przydatny. Za pomocą trymera możemy usunąć zbędne włosy, które wykraczają poza naszą naturalną linię brwi. Można to oczywiście robić pensetą, ale jest to bardziej bolesne, natomiast jest to jednocześnie skuteczniejsze. Ale jeżeli nie chcesz wyrywać sobie brwi pensetą, to
taki trimmer jest naprawdę dobrą opcją. Ja go używam rzadziej niż pensety, ale zdecydowanie go polecam. Fajnie jest go mieć, jeżeli chcesz na szybko poprawić jakoś swoje brwi. Naprawdę spoko sprawa i to robi ogromną różnicę, czy dbasz o brwi, czy nie dbasz o brwi. Bo jeżeli nie dbasz, to to widać i spoko jest coś z tym zrobić. Ostatnia rzecz może cię trochę zaskoczyć, mój drogi. Mamy tutaj Lactacid Intima Shave. Jest to taka emulsja do golenia swojego ciała w miejscach intymnych, ale świetnie się też sprawdza przykładowo na brodzie. Jeżeli używasz takiej zwykłej pianki lub żelu z Nivea i załóżmy widzisz jakieś zaczerwienienia, krostki, podrażnienia, wrastające włosy, to spoko jest sięgnąć po ten produkt właśnie i ja w poszukiwaniu czegoś lepszego odkryłem to złoto i stary, i kupiłem już tego z 10 opakowań. Często też tego używam do podgalania swojej brody, więc jestem zadowolony, świetnie się sprawuje na całym ciele, więc możesz śmiało kupić. On ma taki trochę damski design, ale nie ma się tym co przejmować. Znajdziesz go w tym samym miejscu, gdzie są żele do higieny intymnej, nie tam, gdzie są jakieś pianki do golenia, ponieważ on ma działanie dwa w jednym. Jednocześnie myje i jednocześnie można właśnie nim ogolić różne miejsca. Co ważne, ma też odpowiednie pH. Jeżeli miałbym wybrać jeden produkt, do którego chcecie zachęcić tym filmikiem, to nie wiedziałbym, czy bardziej polecam to do golenia, czy może ten dezodorant, ale chyba to do golenia. To jest naprawdę świetny bajer i polecam ci go wrzucić na test. Bez kitu, jak kiedyś był na promocji za 8 zł, to kupiłem 5 takich małych kartoników, żeby mieć na zapas. Także stary, ja tego jestem ogromnym fanem. Patrzę jeszcze, czy mam tutaj coś godnego polecenia, ale chyba oprócz polecenia subskrypcji już nic nie mam. To było całkiem śmieszne. Jeżeli planujesz kupić jeden z tych produktów, to koniecznie daj mi znać, jak się sprawuje u ciebie. A może jest jakiś produkt, o którym zapomniałem, to też mi napisz, bo z miłą chęcią bym coś potestował. Nie wiem, jak tam sytuacja wygląda ze światłem, a także z jakością dźwięku, także jeżeli są jakieś problemy, z góry przepraszam. Mam nadzieję, że filmik ci się mimo wszystko podobał. Widzimy się już w następnym. Na razie, cześć!